Ahoj, dziś słów kilka o filmie, który wziął mnie z zupełnego zaskoczenia i na który poszedłem tak naprawdę z biegu, z żadnego przygotowania. Wiedziałem o nim jedynie, że ma dobre recenzje zza oceanu, nadchodzi przedpremiera w niedalekim kinie i tak naprawdę nie wahałem się, trochę zaryzykowałem, będąc ciekaw, idąc na coś, o czym zupełnie nic nie wiem. Co jeśli interesujecie się kinem, jest strasznie trudne, bo jeżeli są produkcje, które nas interesują, ale nawet te mniej lub bardziej poboczne, to ze względu chociażby na sylwetki aktorów bądź reżyserów, coś tam o nich wiadomo. Tymczasem o McQueen, o którym będę mówił, nie wiedziałem zupełnie nic. Tak naprawdę siedziałem na sali kinowej. Nie spodziewałem się nawet tego, że będzie to dokument. Co było dość trudne już na początku, bo wcześniej, jak wiecie, oglądałem Whitney, byłem z tego filmu bardzo zadowolony. Tymczasem pojawia się McQueen i chciałbym jakoś to przedłużyć, stworzyć jakiś suspens bądź niepewność, ale McQueen zmiótł mnie z powierzchni ziemi. Chociaż po pierwszych minutach dopiero dowiedziałem się, że mowa w tym filmie o Aleksandrze McQueenie, czyli takim cudownym dziecku brytyjskiego świata mody. Tak naprawdę już spoglądając na niego, nie można było się spodziewać, jak magnetyczną, niepokojącą, ale i bogatą w pasję i determinację postać mamy na pierwszym planie. Wygląda tak naprawdę jak standardowy, lekko otyły Brytyjczyk, który jakimś dziwnym trafem interesuje się modą i zaczyna od najniższych szczebli, szuka jakichkolwiek prac i możliwości rozwoju. Ale tak naprawdę dopiero z czasem McQueen staje się czymś genialnym, czymś nieposkromionym. Bo tak naprawdę początki to takie dość standardowe ukazanie kariery od pucybuta do milionera, kogoś znikąd, to powolutku wspina się na tych drobnych szczeblach, by w końcu osiągnąć pełnię swoich możliwości. Tak naprawdę najciekawsze jest to, co dzieje się, kiedy McQueen jest już u szczytu, kiedy może sobie na wiele pozwolić, kiedy nie pętają go możliwości finansowe, z którymi był ogromny swego czasu problem. Radził sobie z tym całkiem nieźle, potrafił stworzyć kolekcję z zasiłku, a kilkaset dolarów za pewne wyniki jego wyobraźni to naprawdę fantastyczne osiągnięcie. Wydawałoby się, że w tym dokumencie nie da się zrobić zbyt wiele. Tak naprawdę mamy ponownie archiwalne nagrania, mamy rozmowy z ludźmi, którzy opowiadają o McQueenie, ale jednak w tych rozmowach jest coś więcej niż było w rozmowach o Whitney. Tam wiedzieliśmy, że mamy do czynienia z bliskimi, którzy będą mniej bądź bardziej ciepło wypowiadać się o swojej żonie, siostrze czy córce. Tutaj mamy także osoby z kręgu rodziny, ale również zupełnie odrębne byty, i tak naprawdę z ich wypowiedzi wysprowadza się bardzo ciekawa postać, bardzo niejednoznaczna. Z jednej strony ciesząca się swoją pasją, z drugiej skrywając jakieś wewnętrzne demony i niepokoje. I co najciekawsze i chyba najlepsze, te demony fantastycznie widać w prezentowanych kolekcjach. Jakkolwiek ani na modzie się nie znam, ani za nią nie przepadam. Tymczasem spoglądając na kolekcję McQueena, nawet jeżeli mi się nie podobały, nawet jeżeli wydawały mi się trochę przejaskrawione i wymyślne, zdarzały się momenty, które budziły ciarki. Gdyby ktoś mi powiedział, że będę miał dreszcze, oglądając pokaz mody jakiegoś projektanta, powiedziałbym, że jest szalony i ma coś nie tak w głowie. Tymczasem chociażby motyw szpitala psychiatrycznego czy oddziału zamkniętego pokazany przez McQueena jest absolutnie zniewalający i mógłby być inspiracją dla twórcy horrorów. Naprawdę McQueen pokazał, jak wiele można wyciągnąć ze swojej duszy, ze swojej psychiki trudnej i dość poszatkowanej i pokazać to na scenie, będąc twórcą absolutnie magnetycznym, bezkompromisowym, który pokazuje nawet w dziedzinie, która nas zupełnie nie interesuje, coś fenomenalnego, od czego nie można oderwać wzroku. Myślę, że tym bardziej to rezonuje, jeżeli pomyślimy sobie, z jak tragiczną w pewnym sensie mam do czynienia postacią. McQueen dobrze nie kończy i tak naprawdę wcale nie wynika to, nie wiem, z jakiejś obniżki formy albo braku zleceń, ale tak naprawdę z przytłoczenia rzeczywistością, tym, co osiągnął, tym, czego od niego oczekiwano. Tutaj więcej zdradzać nie będę, ale nawet jeżeli domyślamy się, jak skończy McQueen, tak naprawdę dzięki temu, jak osoby o nim opowiadają, w jakim stopniu jest on pokazywany w archiwalnych nagraniach, ale też jak widzimy, kiedy ukazuje swoje zakamarki duszy w każdej kolejnej kolekcji,
Możemy złożyć z tego fantastyczny, niejednoznaczny obraz, który szczerze mówiąc po seansie wciąż siedzi, wciąż gdzieś tkwi, wciąż opiera się na naszym ramieniu i jakoś nie pozwala się otrząsnąć. McQueen doprawdy wziął mnie z zaskoczenia, nie spodziewałem się zupełnie niczego, tymczasem dostałem historię trochę spoza mojego kręgu zainteresowań, tymczasem tak fenomenalnie opowiedzianą, w której widzę wiele splotów osobowościowych głównego bohatera. On mnie fascynuje, przyciąga, ale tak naprawdę do końca nie wiem, kim on jest, z czym mam do czynienia. Jest to z jednej strony trochę odstręczające, z drugiej przyciąga, chce się wiedzieć więcej. Bo naprawdę mamy do czynienia z postacią nietuzinkową, z zupełnie innej bajki, jakby postawioną w zupełnie innej galaktyce. Jest to wrażenie tyleż onieśmielające, co przytłaczające. Absolutnie McQueena polecam, jeżeli pojawi się w kinach, bo jeżeli Whitney była dokumentem bardzo dobrym, to McQueen jest dokumentem zniewalającym i fenomenalnym, takim, który nie pozostaje was obojętnym. To absolutny strzał z dziesiątka, jeżeli macie ochotę na dokument, który pokaże wam coś nowego, zniewoli was atmosferą, zarówno wizualną, jak i dźwiękową, to jest to zdecydowanie najlepsze, co możecie zrobić w najbliższy weekend. To jest recenzja przedpremierowa, film w kinach od piątku, także w multiplexach, więc jak najbardziej warto się wybrać. Dla McQueena wielka, ogromna, soczysta piątka z jeszcze bardziej soczystym plusem. Naprawdę czegoś takiego dawno nie widziałem. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę i do następnego.